Efekt domina, kolejny sezon. Jakie historie poznamy właśnie teraz? Co będzie takiego, że naprawdę Polacy wzruszą się i przemyślą może niektóre sprawy? W tym sezonie mówimy znowu o ludziach wyjątkowych, ale niestety wykluczonych. Na przykład ze względu na swoją płeć. To też w tym sezonie zobaczymy bardzo wiele poruszających historii kobiet i dziewczynek. Będziemy mówić o nich właśnie, o tym, jak są wyjątkowe i co zrobić, żeby dodać im więcej sił, żeby mogły kreować jeszcze piękniejszy świat dla mężczyzn i kobiet. A skąd będą te historie? Bo pani podróżuje po całym świecie, przypuszczam, że to są bardzo egzotyczne kraje. Historie, które opowiemy, będą z Nepalu, z Indii, z Rumunii, ale też z Polski, gdzie powiemy o dzieciach, które mają trudny start w dorosłe życie, bo bardzo trudny był początek ich życia. To są dzieci z domów dziecka. I niesamowite jest to, ile te dzieci mają w sobie determinacji i mądrości, jakby byli dorosłymi. Myślę, że dorosłych będą mogli trochę wręcz zawstydzić i pewnie nauczyć, jak być dla dzieci, które potrzebują bardzo naszego dorosłego wsparcia. Czyli nie trzeba też jechać daleko, żeby pokazać te nierówności i ważne tematy, prawda? Na całym świecie, wszędzie, tu i daleko. Są ludzie, których historie dlatego są przepiękne i ważne, bo są bardzo prawdziwe. A przede wszystkim to są historie o tym, że zawsze może być lepsze jutro, że to nie jest tak, że nieszczęście, bieda, wykluczenie są jedynym, co ludzi musi spotykać. Jeśli zdarzy się drugi człowiek, otwarty, serdeczny, mądry, to każde nieszczęście może się na koniec zamienić w piękną historię o człowieczeństwie, po prostu. W wielu serwisach pojawił się nagłówek, że kupiła pani nieruchomość w Londynie za 300 milionów złotych. Chciałem w tym kontekście zapytać osoby mądrej, doświadczonej, jak inwestować z głową? To jest kolejny obiekt w moim portfelu inwestycji nieruchomościowych. Okej, no dobrze, ale jak pani będzie urządzać ten dom? Proszę opowiedzieć trochę więcej, ludzie chcą, myślę, wiedzieć. To jest kolejny obiekt w moim portfelu inwestycji nieruchomościowych, szanowni państwo. A czy to jest najdroższy obiekt? To jest obiekt, który jest elementem moich inwestycji różnych, również nieruchomościowych. Dobrze, dziękuję pani serdecznie. Dziękuję serdecznie.